Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. A oto i kolejne już nasze spotkanie w Skyrimie. Oczywiście dalej jest to pad challenge czegoś, tak? A więc na wstępie powiem wam tyle, jeśli gra będzie brzydsza czy coś, to wybaczcie. Ale robię po prostu wszystko, żeby jak najbardziej ograniczyć te lagi. I miejmy nadzieję, że w końcu znalazłem rozwiązanie, które no da to stabilne 60 klatek na sekundę w większości sytuacji. No, ale jeszcze zanim pójdziemy gdzieś dalej czy coś. Poza wizją, jak obiecałem, trochę sobie podładowałem łobadżaka. Jak widzicie, mamy jeszcze tylko pospolity jeden kryształ dusz. Pozostałe już zużyłem. Tak więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej. No tak, zapomniałem. Zwykły czar ochronny. I już po mnie. Dobra. Zaraz już tyle jakieś szaty nekromantyczne. Bułeczka. Dobra, dawaj tą bułkę. Oj, coś mi już dalej nie starczy ładunków. Ale dobra, przynajmniej mam tylko trochę więcej, co? Miejmy nadzieję, że dam radę. Ale okej. Wchodzimy. Trzeba ich wziąć z zaskoczenia. No nie. Jeden strzał w ogóle wymarnowany. No, dobra, dobra, fajnie. Nie, trzeba to mądrzej rozegrać. W takim też wypadku wiecie co? A, nie będę nawet czekał, wychleję coś, co w sumie przygotowałem. Własna miksturka. Po prostu Duma over 9000, że tak to powiem trochę. Super. Ach, super po prostu, nie. Co ja mam w takiej sytuacji zrobić, powiedzcie mi. Co ja mam w takiej sytuacji zrobić, jak tutaj... Nie, chyba samym łobaczakiem dam radę tego zrobić. I już znowu zepsułem. Że łatwiej by było, gdybym mógł się wspomóc uderzeniem chociażby z pięści. Zwykłymi, ale... Wiecie, nie będę tego robił. Challenge jasno mówi, że mam przejść gry łabarzakiem. Ale dla mnie to jest dziwne, że taka byle osłonka magiczna już potrafi wyłączyć działanie całego łabarzaka. Ale cóż, niestety. Tak swoją drogą muszę coś sprawdzić. I doświadczony nekromant opiera się po łapce dusz. Nie rozumiem. Ale dobra. Zacznie to głośne. No i oczywiście już przyszła reszta. Dobra. Chyba skrab błotny. Spokojnie. Gdzie jest to? Aha. Niewidzialność. Super. Też się krab błotny jest po mojej stronie, chociaż przez... Chwilę. Okej. Dobra, tym razem się udało. Króliczek. Wiecie co, nie. Tym łobaczakiem nie ma szans tego przejść. Nie ma, naprawdę nie ma szans bez większego zapasu kryształów dusz. Więc w sumie moja jedna nadzieja to jest to, że w sumie znajdę tu gdzieś jakieś napełnione kryształki i... To na pewno nic takiego. Wraz z nimi właśnie uda mi się ładować baterię wystarczająco, bo w sumie... Ładowałem w ogóle, ale dalej nic. Niestety. Chociaż wiecie co, chyba wiem, co trzeba będzie zrobić czym prędzej. Otóż będziemy musieli zdobyć coś, co będzie zmniejszało koszt zniszczenia. Nie. Póki co może spróbujmy chociaż, no nie wiem, przeszarżować, podnieść tę gwiazdę azury, czy co to tam było. Zobaczyć po prostu co i jak. Dobra. Będzie ich tutaj dużo, z tego co widzę.
Nawet bardzo. Dobra, wiecie co, nawet co większego sensu nie ma. Czytuję. I idziemy. Oczywiście, żeby nie było, jak widzicie, mam trzeci poziom. Dałem punkty oczywiście w więcej ładunków na każde użycie. No i teraz uwaga, uwaga, wielki test. Na moim podglądzie zdaje 60 FPS-ów. Nie wiem jak u was. Więc napiszcie, bo tym razem nawet podgląd mi już nie reaguje nawet delikatnie, więc miejmy nadzieję, że jest dobrze. Ale dobra, mniejsza z tym. Dzisiaj idziemy do białej grani. I skupimy się w sumie na... właśnie, można powiedzieć najłatwiej w świecie, w wątku głównym. Czemu? Pytanie dobre. Ale trochę tak powiem szczerze, sam nie wiem. No dobra, mówić, że nie wiem, to jest takie kłamstwo delikatne. To znaczy oczywiste, chcę po prostu zarobić coś, może dostać cokolwiek, co mi się przyda. Ewentualnie zyskać tyle kasy, żeby móc spokojnie kupić więcej kryształów dusz. Bo tak naprawdę, jeśli będziemy mieli napełnione kryształy, to mamy gwarancję, że możemy pójść zająć się gwiazdą Azury, czegoś takie, a ta gwiazda z drugiej strony znowu pozwoli nam wszystko spokojnie sobie ogarnąć i mieć nieskończony zapas dusz. No i tak sobie właśnie powtórzę pytanie. Teraz proszę, żeby naprawdę ktoś odpowiedział, ile ktokolwiek jeszcze obserwuje tego Skyrima. Otóż, czy waszym zdaniem mogę używać chociażby, nie wiem, widelca z pułapką dusz, czy cokolwiek, żeby po prostu, no, ułatwić sobie trochę zadanie zbierania dusz, jak już po prostu skończę się całkowicie, nie będę miał jak uderzać. Smoki szaleją, więc przejścia nie ma. Wiecie, to jest decyzja dla was. Ale czy to by nie było... Ja się dostosuję, dobra. Mam wieści z Helgen. Ale będziemy ci patrzeć na ręce. Fajnie, tupa. I idziemy. Do białej grani. W sumie miasto, w którym jakoś dużo czasu nigdy nie spędzałem. Raczej tu byłem na zasadzie wchodzę, robię zadania, wychodzę. Mówią, że na Helgen napadł smok. Jeśli któraś z tych paskud tu zabita, to będzie mi żołnierzy. Sama nie zrealizuje tak dużego zamówienia. Może schowasz tę swoją... Dobra, mniejsza co. Nie będziemy się teraz skupiać na tych dialogach czy na czymkolwiek. Po prostu wezmę ile się da tych wszystkich roślinek. Niedługo będę gotował mikstury tak porządnie i co... Sprawdzę co i jak. Bo akurat nie ukrywam, większości właściwości powiedzmy roślinnych nie kojarzę. Ale dobra, mniejsza z tym, idziemy po prostu do Jarla. Ale zanim coś, to muszę jeszcze do kapliczki Talosa, tutaj, żeby usunąć sobie chorobę, bodajże ataksję. Leczono wszystkie choroby, dobra. No i idziemy. Miejmy nadzieję, że wszystko się uda. Ładunków na kił wystarczy do pokonania pierwszego smoka. Jeśli nie, to będzie trochę problematyczne, chociaż właśnie ile mamy pieniędzy? Może mi będzie stać na jakieś kamienie pojedyncze z duszą, to wtedy wiecie, kupimy, naładujemy, będzie lepiej. Ze zbójami, ale ze smokami? Świat oszalał. Nie oszalał. Świat nie oszalał. To ty oszalałeś, strażniku. To wszystko przez twoją strzałę w kolanie. Tyle mogę powiedzieć. Dobra. No to idź. Ale tak kulturalnie, powoli. Nie ma co się śpieszyć. Ważne, żeby po prostu podejść z pełną dumą, przekazać informacje, wykonać zadania. No i idziemy. Co ma oznaczać to wtargnięcie? Jarl Balgruf nie przyjmuje teraz gości. W takim razie, kto to jest? Mam wieści z Helgen dotyczące ataku smoka. Cóż, to wyjaśnia, dlaczego strażnicy cię przepuścili. Podejdź, Jarl będzie chciał z tobą osobiście porozmawiać. Ja co? Zajmuje się głównie drobnymi kradzieżami i pijackimi bójkami. Od dawna nie mieliśmy porządnego napadu bandytów. Dobra. To idziemy. Więc w Helgen udało ci się zobaczyć smoka na własne oczy. No, oczywiście. Mhm. Okej, nie wiem co wybrać, a niech będzie, że nie będę się przyznawał do bycia jakimś tam przestępcą. Najsmira, Irilet miała rację. Co teraz powiesz, Proventusie? Czy nadal mamy wierzyć w potęgę naszych murów w obliczu smoka? Panie, powinniśmy natychmiast wysłać wojsko do Rzecznej Puszczy.
Jeśli smok czyha w górach, to to miejsce jest najbardziej zagrożone. Jarl Falkrend uzna to za prowokację. Będzie myślał, że szykujemy się, by dołączyć do Ulfrika i go zaatakować. Dość! Powinniśmy. Nie będę stać bezczynnie, gdy smok pali me włości i masakruje moich ludzi. Irilet, natychmiast wyślij oddział do Rzecznej Puszczy. Tak, Jarlu. Proszę o wybaczenie. Muszę wrócić do swoich obowiązków. Tak byłoby najlepiej. Dobra, dialogi są naprawdę jakieś ciche. Udało dzisiaj ci się w Skyrimie. Znaleźć z własnej inicjatywy. To była wielka przysługa dla Białej Grani. Nie zapomnę o tym. Proszę, weź to w dowód mojego szacunku. Stalowa zbroja z ramiennikami. Możesz zrobić dla mnie... Jakby mamy coś lepszego niż mieliśmy do tej pory. To zadanie odpowiednie dla kogoś o twoich talentach. Chodźmy znaleźć Farengara, mojego nadwornego czarodzieja. Zajmował się sprawą związaną z tymi smokami, plotkami o smokach. Dobra, zobaczmy, czy ta zbrojka będzie lepsza, czy nie. O, jeden punkt lepsza. Ale dobra, bierę. Jakoby ta zbroja nie była, uważam, że nie należy do cesarskich, czy gromowładnych. Bo nie ukrywam, tutaj powiem szczerze, chciałbym chodzić w zbroi jak najbardziej neutralnej, żeby po prostu nie przynależeć do frakcji, dopóki rzeczywiście do niej nie dołączę. Nie sądzę, żeby to miało szybko nastąpić. Falengarze, chyba znalazłem kogoś, kto może ci pomóc przy projekcie ze smokiem. Idź i przekaż mu wszystkie szczegóły. Dobra. A więc Jarl uważa, że możesz mi się przydać. A tak, pewnie chodzi mu o moje badania nad smokami. Przed chwilą to mówił. Tak, przydałby mi się jakiś kurier. Gdy mówię kurier, mam na myśli kogoś, kto przeszuka niebezpieczne ruiny, by odnaleźć dla mnie starożytną kamienną tablicę, której może tam jednak w ogóle nie być. No dobra. Prosto z mostu, co? Lubię, gdy ludzie nie zadają zbędnych pytań. Po co i dlaczego? Lepiej zostawić to innym, prawda? Ja dowiedziałem się, że w Czarnej Głazie jest pewna kamienna tablica, czy też smoczy kamień, który podobno zawiera mapę smoczych cmentarzysk. Idź do Czarnej Głazu, znajdź tablicę, która znajduje się na pewno w głównej komnacie i przynieś mi ją. Prostsze już być nie może. A w sumie już to miałem, więc proszę. O, smoczy kamień z Czarnej Głazu! Udało ci się go znaleźć! Widać, że ulepiono cię z innej gliny niż tych prostaków, których zazwyczaj przysyłał mi Jarl. W tym miejscu kończy się twoje zadanie, a zaczyna moje. To będzie bardziej umysłowy wysiłek, tak często w Skyrim niedoceniany. Niestety. Dobra. Farengar. Patrzcie, biegnie, biegnie. Farengar, musimy iść. Nieopodal dostrzeżono smoka. A ty chodź z nami. Smok? Ależ to interesujące. Gdzie go widziano? Co robił? Na twoim miejscu traktowałabym to nieco bardziej poważnie. Jeśli smok zaatakuje Białą Grań, nie wiem, czy zdołamy go powstrzymać. Dobra, idziecie czy nie? No idźcie, idźcie. Ja tu muszę jeszcze się zapoznać trochę z tym, co leży na półkach, zanim dołączę do was. Ruszajmy. Więc tak, słaba trucizna. Trucizna magii, klejnot dusz. No, dziękuję bardzo. Drobny klejnot dusz. Dobra. Tutaj chyba nie było nic takiego wielkiego. Nie, książkami się nie będę teraz zajmował. Wolę się skupić na takich bardziej dosadnych rzeczach. Co? Nawet nie wiem, o co chodzi, ale pozwólcie, że przeczytam te książki. I nawet sprawdzę, o co dokładnie chodzi. Nie, w sumie nawet widać, ale... Aż muszę to zobaczyć. Jak czar wygląda. Okej. Mam teraz... Odwróć te rękawice. Okej.
Ciekawe, ale nie powiedziałbym, żeby mnie to jakoś szczególnie interesowało. Dużo bardziej interesuje mnie łabaczek. Dobra, no to idziemy. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Oczywiście nie ma co czekać. Nie ma czasu na ceremonię. Znów potrzebuję twojej pomocy. No, gadaj. I pomóż jej w walce ze smokiem. Udało ci się przetrwać w Helgen, więc masz większe doświadczenie ze smokami niż reszta z nas. No, ale tak, nie tak. Zapomniałem, że udało ci się odzyskać smoczy kamień dla Farengara. W dowód uznania poinstruowałem Avenici, że możesz nabyć nieruchomość w mieście. No, fajnie. Kupię sobie ten domek z później. Osobistej zbrojowni. No, to teraz pokaż, co za fajna rzecz. Mniejszego strzelectwa. Nie, nie mogę ryzykować utraty was obojga. Potrzebuję ciebie tutaj, do przygotowania obrony miasta przed smokami. Wedle rozkazu. A, dobra. Jeszcze jedno, Irilet. To nie jest misja, w której chodzi o śmierć czy chwałę. Muszę wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Nie martw się, panie. Jestem uosobieniem ostrożności. W sumie, jeszcze zanim tam pójdziemy, jak już mówiłem, to skupię się na jednej rzeczy. Mam tutaj stół do zaklinania zwany magicznym katalizatorem. Te rzeczy mi nie będą zbyt potrzebne. A sporo ważą, więc... Po prostu je zniszczymy, wiecie, dla poziomów. Oczywiście karwaszer alchemii też bym mógł, ale... Na obecny moment uważam, że są zbyt przydatne w niektórych sytuacjach. Zaproszę ci szansy ujrzenia smoka z tak bliska! Przybywasz do Smoczej Przystani, by przedyskutować obecne zmagania wojenne, jak reszta tych wszystkich wielkich wojowników? Wyglądasz mi na maga. Myślę, że docenisz to. Ja na maga... No wiem, że mam kostura, no ale bez przesady. Drogie. Bardzo drogie. A nie ukrywam, przydałoby się nawet. Patrząc na to, że im mniej będziemy mieli kosztów z czarów zniszczenia, tym łatwiej będzie się strzelał z łabaczaka. Dobra, a teraz zobaczmy. Mniejsza dusza. Teraz nie wiem, co będzie lepszym wyborem. Czy jedna mniejsza, czy dwie drobne. Powiedzmy, że kupię dwie drobne. Jeszcze jeden drobny kryształ duszy, czy w sumie nawet dwa. Żeby sobie je namalować. Wiesz co? Jeśli masz zadatki, dołącz do Akademii Magów w Zimowej Twierdzy. Dobra, fajnie, ale nie. Okej, dobra. Teraz szybko tylko dorzucamy więcej baterii do łabaczaka. Widzicie, nawet drobnymi już nieźle można ładować dzięki temu, że mamy tego perka. A w sumie tam umiejętność... jednak już mamy lub... Szybki zapis. Awans. Oczywiście w zdrowie. I teraz mogę wam powiedzieć szczerze, nie wiem, co dalej będę rozwijał. Wiem, że w zaklinaniu jest jeszcze sporo rzeczy, ale patrzcie. 40 potrzeba. Dostawać coś takiego. A inne rzeczy, no na razie nie będę ukrywał, aż tak mnie nie interesują. Niestety, no jak mówiłem, nie wiem co dalej. Ale ze względu na nietypową sytuację i w ogóle wszystko, może nie wiem. Większy pancerz jeszcze o 20%, żeby mieć większe szanse na przeżycie. Idziemy do białej grani. Też w sumie bardziej niż do białej grani, to idziemy od razu najbliżej jak się tylko da. Zobaczymy. Ładna siekierka. Właśnie zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze. A nie to... Jeśli coś strasznie mylę ze sterowaniem. Dobra, na razie to trzeba wyłączyć. Skupmy się na smoku. Będzie ciekawe. Ja z łabaczakiem na smoka. Nie będę ukrywał, zazwyczaj w tym momencie miałem łuki, co najmniej stalowy miecz zaklęty na obrażenia od lodu. No jakby się zduplikowało wszystko. Dobra, mniejsza z tym. Tutaj proszę. Idę z jakimś łabaczakiem, który nawet nie wiem, jak będzie do końca funkcjonował. A, nie ma ich, dobra. Poczekam tak z 4 godziny, może przydadzą już.
będzie spokój. Nie widać smoka, ale wygląda na to, że tu było. Wiem, że sytuacja nie wygląda najlepiej, ale musimy dowiedzieć się, co się wydarzyło. I sprawdzić, czy ten smok wciąż gdzieś tu się czai. Rozproszyć się i poszukać ocalonych. Musimy wiedzieć... Mamy dwóch z halabardą. Jeszcze. Dobra. No to teraz tylko trzeba się zrelaksować. Myśleć o czymś w miarę miłym, no i czekać, aż smok przesrunie. Ciągle tu jest. Złapał Krokiego i Tora, kiedy próbowali uciekać. U niej smoku dalej jest i... No, dobra, tu mam siekierę. W swojej opiece. Znowu wraca. Zlatuje. Znajdźcie osłonę i nie podłujcie. No, fajnie. To teraz tylko poczekać, aż gdzieś wyląduje jakoś bezpiecznie. A, w sumie jeszcze zanim coś, to muszę na wszelki wypadek sobie to przygotować. Wiem, że walka ze smokiem może być ciężka, w szczególności w takiej sytuacji, co... Uwaga! Okej. Będzie chyba łatwiej niż myślałem. Ten smokeł do mnie gada. To co za wyzwanie? Okej. Udało się go pokonać, ale jeszcze ja mogę tu umrzeć, więc... Tok. Nie, to było easy. Serio, jest takie łatwe. Upatrzcie, się spala się. Buty grymów ładnych, hełm strażnika białej grani, smocza kość, cała buława. Nie no, nie udźwigniemy tego wszystkiego. Chyba. A nie, udało się nawet. Wow. To za potęga. Tak łatwo ze smokiem. Dekromanci są trudniejsi od smoka. Wow. Chłonięto smoczą duszę. Jej. Kto by się spodziewał? Dobra. Nie wierzę własnym oczom. Ty jesteś smoczym dziecięciem. W najstarszych opowieściach z czasów, gdy w Skyrim żyły smoki, smocze dziecięta zabijały smoki i kradły ich moc. Z tobą też tak było, prawda? Udało ci się wchłonąć moc smoka. Możemy to sprawdzić. Spróbuj krzyknąć. Jeśli wierzyć starym legendom, jedynie smocze dziecięta potrafią krzyczeć bez przygotowania, tak samo jak smoki. Smocze dziecię? O czym ty mówisz? Zgadza się. Mój dziadek opowiadał historię o smoczych dzieciętach. Dobra. W takim wypadku... Jak sam Tiber Septim. Pole na krzyżyć na ludzi. Nigdy nie słyszałem, żeby Tiber Septim zabijał smoki. Wtedy nie było żadnych smoków. Co to za moc? Wracają po raz pierwszy od... Zawsze. Stare baśnie mówią o smoczych dziecięcach, które zabijały smoki i przejmowały ich moc. To o ciebie musi chodzić. Co ty na to, Irilet? Uporczywie milczysz. Irilet, no już, powiedz! Czy ty wierzysz w te bajania o smoczych dziecięcach? Lepiej, żeby niektórzy z was trzymali buzię na kłódkę, zamiast kłapać dziobem na tematy, o których nie mają zielonego pojęcia. Oto martwy smok i to akurat potrafię pojąć. Wiemy już, że da się je zabić. Nie potrzebuję jakichś mitycznych smoczych dzieciąt. Potrzeba mi kogoś, kto zdoła położyć smoka. Nie zrozumiesz, Huskarlu. Nie jesteś Nordem. Ja też nie jestem Nordem. I jakoś ja to rozumiem. Rzeczy jak to. Sugeruję raczej zaufać sile ramion niż opowieściom i legendom. Sile ramion? Ja wolę zaufać Łabaczakowi. Nie może być inaczej. Naprawdę jesteś smoczym dziecięciem. Dobra. To było najtrudniejsze starcie w moim życiu. A uczestniczyłem w tym bitwie.
Nie wiem nic na temat tej smoczej krwi, ale cieszę się, że z nami jesteś. Lepiej najtrudniejsze. Udaj się do białej grani. Jarl. Pokazaliśmy temu smokowi, że nie warto zadzierać z białą granią. W takim wypadku widzicie. Smoki nie będą wyzwaniem, gorzej będzie ze zwykłymi nekromantami. Co dalej? Zobaczymy już w następnych epizodach. Ja robię zwykły zapis. Miejmy nadzieję, że FPS-y tym razem mnie nie okłamały i na pewno udało mi się zażegnać problem. Na pewno co, ja wam dziękuję za obecność. No i to tyle. Trzymajcie się. Ej.